Jak sobie leżymy z Elą i zdrowie jemy, prawda? Okej. 39. Maluszki czują się znacznie lepiej, już nawet odzyskały trochę apetyt, ale problem mamy z Aleksandrem. Aleksander wczoraj czuł się bardzo źle. Cały dzień praktycznie chciało mu się wymiotować. Ponieważ wieczorem poczuł się dużo, dużo lepiej i temperatura mu zeszła, więc myśleliśmy, że najgorsze już minęło, ale dzisiaj z powrotem to samo. Wysoka temperatura. Crazy. Podejrzewamy u Aleksandra, że być może jest to denga, czyli taka tropikalna choroba przenoszona przez komary, która charakteryzuje się właśnie tym, że jest bardzo wysoka temperatura, właśnie zaraz zmierzymy, że jest ogólne bardzo złe samopoczucie, bóle mięśni, ból głowy i wymioty. Temperatura już troszeczkę idzie w dół, 38,8. Jeszcze sprawdzimy drugą stronę. No i tutaj mamy 38,3, więc wcześniej miał 39,5, więc już tak całkiem wysoko. Ale idzie w dół, czyli to jest dobra wiadomość. Niestety na dengę nie ma jakiegoś lekarstwa. Dengę trzeba przeczekać, chyba że jest bardzo złe samopoczucie czy to dziecka, czy dorosłego, to trzeba udać się do lekarza po pomoc, czy do szpitala. No, zrobimy test na dengę, żeby mieć pewność. Ponieważ temperatura Aleksandra idzie w dół, on jest w stanie pić, nie wymiotuje, jest osłabiony bardzo, ale żeby mieć pewność, wykonamy test na dengę. To są takie testy kupowane w aptece, potrzeba kropli krwi i będziemy mieć pewność. Jeżeli okaże się, że jest to denga, to prawdopodobnie będziemy udawać się do szpitala, żeby nawodnić go przede wszystkim. W takim zestawie ten akurat kosztował 180 batów, czyli około 18 zł. Mamy pipetkę, mamy tutaj jeszcze mamy do przemywania, mamy do nakłucia. Wiem, Gracie, wiem, że ty byś chciała wszystko. Załączone instrukcje są też po angielsku, więc bez problemu można tutaj się zorientować co i jak. Natomiast samo wykonanie testu nie jest aż takie proste, jeżeli chodzi o malutkie paluszki dziecka. Ponieważ trzeba paluszkę nakłuć, a potem pipetą troszkę tą krewki polać i dopiero potem to dać na test. Więc spróbujemy to zrobić. Aleksander, daj mi grubego paluszka. Którego grubego weźmiemy? Dawaj jakiegoś. Dobra, uważaj. Left hand, this is number. Okej. Tutaj nie będziemy pokazywać. Trzeba tego paluszka umyć. Taką pipetką, jak uda nam się nakłuć paluszka i odpowiednią ilość krewki wydobyć, to będziemy pobierać tą właśnie krew. Są tak zawsze opakowania zrobione, że nie idzie otworzyć. Mm.
Okay, are you ready? Got one chance for it. You need a drop. Have to do it quickly. Yeah, ready? That's gonna sting a little. Okay? Patrzymy. No. Dobra wiadomość jest taka, że test jest negatywny na dengue fever, czyli Aleksander nie ma dengi. Po prostu bardzo źle się czuje. Widocznie to taki wirus. Nie? Aż tak bardzo nie bolało, ale no to jedynie na kucie paluszka, żeby dowiedzieć się, co dalej. Who is this? Who is this? Hmm?